Lechosław Lameński, historyk sztuki, do października ubiegłego roku pracownik Instytutu Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ale dzisiaj jesteśmy w Orolsku, w galerii Kaplica, gdzie ma miejsce wystawa, pierwsza wystawa tutaj w Centrum Rzeźby Polskiej Danki Jarzyńskiej, bardzo ciekawej rzeźbiarki ze środowiska gdańskiego. Rzeźbiarki rzeczywiście ciekawy, która kontynuuje, tak mi się wydaje, linię rzeźby, jaka wykształciła się w środowisku gdańskim zaraz po 1945 roku. W tym środowisku działali wówczas tak wybitni rzeźbiarze jak Marian Wnuk, Stanisław Hornobłaski, Franciszek Buszenko czy Adam Smolana. Oczywiście Danka Jarzyńska jest od nich o wiele młodsza, nie jest bezpośrednią kontynuatorką tego profilu, tego rodzaju rzeźby, jaką oni uprawiali, ale niewątpliwie ma wiele z nimi wspólnego. Tym wspólnym elementem jest przede wszystkim szacunek dla materiału rzeźbiarskiego. Danka Jarzyńska, mimo że jest drobną, subtelną kobietą, rzeźbi najchętniej w twardych materiałach, a więc w kamieniu polnym, w granicie, w marmurze, a także w kawałkach drewna oraz wykorzystuje metal. Za każdym razem tworzy z ogromną, niezwykłą pasją, ponieważ dla niej największą frajdą jest właśnie kontakt z materiałem, obrobienie tego materiału, doszukanie się w nim autentycznego kształtu. Właściwie postępuje tak samo jak kiedyś Michał Anioł czy August Zamoyski, że najpierw obserwowali ci artyści kawałek marmuru, kawałek kamienia i dostrzegali określony kształt i potem starali się go wydobywać przy pomocy narzędzi rzeźbiarskich. Tankę interesuje zarówno materiał, jego forma, ale także faktura i kolor. W rezultacie rzeźby pokazane tutaj w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentują te najwybitniejsze cechy jej rzeźby, a więc umiejętność łączenia prostych, nieskomplikowanych kształtów, łączenie różnych materiałów, bo bardzo chętnie łączy marmur z drewnem, czy też marmur z kamieniem, tak, a także z metalem. Są to wszystko, jak powiedziałem, formy proste, nieskomplikowane, można by powiedzieć, obłe, sprowadzone do najprostszych kształtów organicznych. Ważnym elementem ciekawych rzeźb Danki Jarzyńskiej są również otwory. Można by powiedzieć, że również w pewnym sensie jest kontynuatorką rzeźby Henry'ego Moore'a czy też Barbary Hepworth, a także stosunek do materiału, szacunek do płaszczyzny, do powierzchni, jaki występował w twórczości Konstantiego Brancusiego. Więc tych różnych inspiracji wielkich twórców znajdziemy sporo w twórczości Danki Jarzyńskiej, ale jednocześnie ona potrafi to wszystko przetworzyć. Jest to jej osobista rzeźba, która jest niepowtarzalna i przez tą prostotę, to, że te rzeźby można, czy też wręcz trzeba oglądać z każdej strony, są to prace bardzo ciekawe. Dlatego warto się wybrać do Orońska, jeżeli ta pandemia minie, i pooglądać zgromadzone tutaj prace artystki.